Witajcie, witajcie. Dzisiaj muszę sprostować ostatnie wideo, które nagrałem o tym, jak można zarobić 1760 zł. Dzisiaj chciałbym to troszeczkę sprostować, bo bardziej chodziło mi o to, jak można zaoszczędzić te pieniądze w postaci cashbacku. Aby było wszystko już tak wyjaśnione na 100%, żeby każdy mógł to zrozumieć i żeby był jasny mój przekaz, to muszę tutaj jeszcze raz coś powtórzyć. Chodzi tutaj mianowicie o to, że możesz zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy na swoim abonamencie telefonicznym oraz na internecie. Zaraz Ci to wszystko wytłumaczę, tylko najpierw odbiorę jeszcze swoją pierwszą przesyłkę od FM World. Okej, wyciągamy. Taka mała paczuszka. Wszystko się zgadza. FM World. Cena katalogowa tej perfumy jest około 100 zł, a ja za nią zapłaciłem 6,70. A to wszystko za sprawą tak działającego cashbacku. No i muszę tutaj jeszcze raz wspomnieć, że w poprzednim wideo dużo mówiłem o zarabianiu, a bardziej miałem na myśli na oszczędzaniu. Chociaż jak dla mnie oszczędzanie, to co zostanie nam z czegoś, gdzie indziej nam by nie zostało, to jest dla mnie jakby zarobek, więc też można to potraktować jako zarobek, ale bardziej chyba pasowałoby tutaj zaoszczędzenie, no bo skoro masz wydać w normalnej sieci za telefon 1200 zł, a tutaj 960 wraca Ci w postaci cashbacku, no to jest oszczędzenie tych właśnie 960 zł, a ja mówiłem, że jest to zarobek. Przez co kilka osób mogłem tak jakby wprowadzić troszeczkę w błąd, bo ten przekaz zarobkowy mógł być troszeczkę mylący i przez co jedna osoba odezwała się do mnie, jak zarabiać te pieniądze. A to w sumie nie jest zarabianie, tylko oszczędzanie. I teraz, żeby to wyjaśnić, to powiem Ci, jak to dokładnie wygląda. Aby w prosty sposób to wyjaśnić, weźmy dla przykładu jeden numer, jeden abonament telefoniczny, który obecnie masz. Nie wiem, czy masz ten swój numer u obecnego operatora na kartę czy na abonament, ale na pewno jakieś pieniądze musisz wydać na to, aby móc obsługiwać po prostu ten telefon, żeby mieć te rozmowy, internet w telefonie. Więc przypuśćmy, że musisz zapłacić miesięcznie 50 zł za ten abonament. Przypuszczam, że jeśli masz abonament, to masz to na 2 lata, więc musisz płacić przez 2 lata miesięcznie po 50 zł. No i teraz 24 miesiące po 50 zł to jest 1200 zł do wydania. No tak czy nie? No tak. Ja obecnie swój abonament mam w wysokości 85 zł, co razy 24 miesiące daje mi kwotę ponad 2040 zł za 24 miesiące trwania umowy. Muszę tyle zapłacić po prostu za korzystanie z telefonu. Wiem, że mój abonament do najtańszych nie należy i można by było mieć to dużo taniej, że tak powiem, bo można by było mieć za około 40 zł, gdzieś mniej więcej najtaniej, swój numer telefonu gdzieś tam na kartę, ale 2 lata temu taką podpisałem umowę i tak już teraz mam, ale na szczęście kończy mi się teraz w tym roku we wrześniu. Z tego powodu właśnie bardzo się cieszę, bo bez problemu mogę przenieść swój numer do operatora, który daje mi mega cashback. No i teraz wracając do naszego przykładu, gdzie za abonament trzeba płacić w przybliżeniu 50 zł i kiedy przemnożymy te 50 zł razy 24 miesiące, to daje 1200 zł. No i tak jest praktycznie wszędzie. U każdego operatora trzeba zapłacić te 1200 zł. Dzięki temu masz nielimitowane pewnie rozmowy do wszystkich sieci, masz SMS-y darmowe i masz jakiś internet w komórce. No i tak jest mniej więcej wszędzie. W FM Mobile, gdzie ja teraz będę przenosił swój numer, a już przeniosła moja żona, gdzie już ma nowy numer moje dziecko, jest prawie, że identycznie. Bo również wszystkie rozmowy na wszystkie sieci komórkowe jest bez limitu. SMS-y i MMS-y również. No i internet 20 GB w tym najmniejszym abonamencie za 49,90 również jest 20 GB internetu darmowego. Czyli oferta jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo zbliżona do wszystkich innych ofert rynkowych, ale jest tutaj coś wyjątkowego. No i co tutaj takiego wyjątkowego jest? Chodzi tutaj o cashback, a tego cashbacku jest naprawdę bardzo dużo, bo aż 960 zł przez cały okres trwania umowy, czyli płacisz fakturkę 50 zł miesięcznie, a 40 zł w postaci cashbacku wraca na Twoje konto w sklepie FM World. No i kiedy teraz pomnożymy te 40 zł cashbacku, który dostajesz miesiąc po miesiącu przez cały okres trwania umowy, 40 zł razy 24 miesiące, bo tyle trwa umowa, daje nam 960 zł cashbacku. No i teraz można powiedzieć, że albo te 960 zł są Twoimi oszczędnościami, albo tak jak ja mówiłem w poprzednim filmie,
że jest to twój zarobek. Można moim zdaniem powiedzieć i że jest to twój zarobek, bo normalnie tych pieniędzy nie masz, a teraz masz, czyli je zarobiłeś, albo możesz z drugiej strony powiedzieć, że te pieniądze oszczędziłeś. Dlaczego oszczędziłeś? No bo wydałeś 1200 zł na abonament przez 24 miesiące, a 960 do ciebie wróciło, no więc tak naprawdę wydałeś tylko 240 zł za abonament telefoniczny przez 2 lata. No bo cała reszta 960 wróciła do Ciebie, więc zaoszczędziłeś te 960 zł przez cały okres trwania swojej umowy. Te 960 zł, które do Ciebie wróciło w formie cashbacku na Twoje konto w FM World, możesz wydać na naprawdę fajne produkty. Kategorie tych produktów pokażę Ci tutaj, a są to przede wszystkim perfumy, kosmetyki, suplementy, dodatkowo wiele rzeczy do domu, kawy, herbaty, a więc naprawdę jest spora gama produktów do wyboru. Na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, ale co prawda chyba kobiety będą miały tutaj większy wybór, jakieś make-upy i takie różne inne jeszcze świecidełka, że tak powiem. Dlatego właśnie wydaje mi się, że kobiety tutaj odnajdą się w tym sklepie o wiele bardziej niż mężczyźni, ale mężczyźni też tutaj swoje produkty fajne, naprawdę fajne znajdą. Także ten właśnie cashback, te 960 zł, które pozyskasz przez całe 24 miesiące, w każdej chwili, kiedy tylko będziesz chciał, będziesz mógł wydać na te produkty, które w tym sklepie się znajdują. Czyli podsumowując, praktycznie u wszystkich operatorów trzeba zapłacić około 1200 zł przez cały okres umowy, przez 2 lata za swój telefon. I tutaj tak samo, tylko u tych operatorów płacisz za telefon i koniec, a u tego operatora dostajesz jeszcze 960 zł cashbacku na zakupy. Ale w FM Mobile jest jeszcze jeden mega bonus. Dostajesz dodatkowy cashback za to, że przechodzisz do FM Mobile i teraz pierwszy taki cashback, który możesz otrzymać ode mnie, bo dzięki moim ostatnim szkoleniom, które przeszedłem, otrzymałem taką możliwość dawania komuś cashbacku dodatkowego wartości 100 zł. Dodatkowo jest letnia promocja dla wszystkich osób, które chcą wziąć czy to nowy numer, czy jeśli przenosisz nawet swój numer z obecnego operatora do FM Mobile, również możesz skorzystać z letniej promocji. Jest to dodatkowy cashback o wartości 300 zł. Są to jednorazowe cashbacki, bo i ode mnie 100 zł jest jednorazowo i od firmy jako teraz promocja taka do 30 września 300 zł. Łącznie dodatkowo dostajesz 400 zł jednorazowo po podpisaniu umowy. A kiedy podliczymy to, że najpierw dostajesz 400 zł cashbacku jednorazowego, później przez cały okres trwania umowy dostaniesz kolejne 960 zł cashbacku, który dostajesz po 40 zł każdego miesiąca, daje nam to łącznie kwotę 1360 zł cashbacku do wykorzystania w sklepie FM World. A kiedy tak sobie na spokojnie pomyślimy, że musieliśmy wydać na ten abonament 1200, a cashbacku otrzymamy 1360, no to mamy nawet 160, no chyba tego zarobku, albo oszczędności. Jak chcesz, możesz sobie dostosować to słownictwo do siebie, czy to jest zarobek, czy to jest zaoszczędzenie pieniędzy na swoim telefonie, to już zostawiam Tobie. A na zakończenie chciałbym Ci jeszcze tylko powiedzieć, że to wszystko dotyczy się tylko jednego numeru, kiedy jesteś sam i kiedy korzystasz tylko w pojedynkę. Jeszcze o wiele lepiej to wygląda w przypadku, kiedy jest rodzina, chociaż dwuosobowa, powiedzmy mąż i żona, chłopak i dziewczyna, i korzystacie we dwoje z telefonu i we dwoje przenosicie swoje obecne numery do FM Mobile, przez co te kwoty można pomnożyć razy dwa, czyli Ty płacisz 1200 przez okres cały swojej umowy, żona powiedzmy, czy dziewczyna płaci 1200 przez cały okres umowy, więc łącznie wydajecie 2400 zł przez cały okres umowy i praktycznie nic poza zwykłym abonamentem nie macie, a tutaj dostajecie 960 zł na jedną osobę, 960 zł na drugą osobę cashbacku, więc można sobie to zsumować. Dodatkowo Ty dostajesz 400 zł łącznie jednorazowego cashbacku, Twoja żona lub dziewczyna też dostaje te 400 zł cashbacku, więc kiedy to zsumujemy, wygląda to naprawdę bardzo korzystnie i pozytywnie. Dodatkowo są jeszcze takie promocje na internet domowy i mobilny, gdzie również mamy ogromne cashbacki. Aby nie przedłużać tego wideo, aby za dużo tutaj nie namieszać, to nie będę już więcej tutaj o tym internecie teraz opowiadał. Mówię o tym więcej w poprzednim filmie i na pewno nagram jeszcze kolejne, w których Ci to
łatwo wytłumaczę. A teraz zachęcam Cię przejść na stronę simfm.pl. Znajdziesz tam informacje o jednorazowych cashbackach. Dodatkowo masz tam przycisk do rejestracji konta FM World, który jest Ci potrzebny, aby ten cashback miał Ci gdzie przyjść, czyli musisz założyć sobie bezpłatne, darmowe, do niczego niezobowiązujące konto w sklepie FM World i potrzebujesz zrobić to najpierw, zanim weźmiesz abonament, bo później, kiedy będziesz podpisywał umowę abonamentową, będziesz musiał tam podać swój login i hasło i później po podpisaniu umowy cashback trafia Ci właśnie na to Twoje konto w sklepie FM World. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tej oferty, jak to zrobić, zapraszam Cię na naszą grupę, gdzie link do tej grupy znajdziesz w opisie tego filmu. Jest to grupa na Telegramie. Zapraszam Cię serdecznie na tą grupę. Możesz tam zadawać pytania. Postaramy Ci się na nie odpowiedzieć i rozwiać wszystkie wątpliwości. Przemyśl sobie tą decyzję na spokojnie. Moim zdaniem po przejściu do FM Mobile korzyści będziesz miał naprawdę wiele. Dla osób, które mają trochę wolnego czasu, które chciałyby coś w życiu więcej osiągnąć, które chciałyby coś więcej zrobić, jest również możliwość opcji zarabiania pieniędzy. Także FM World i FM Mobile to nie tylko świetne produkty, to nie tylko wielkie oszczędności, ale również szansa na prowadzenie własnego biznesu. O tych wszystkich możliwościach i korzyściach chętnie z Tobą pogadam na grupie Telegram lub nawet możemy zrobić sobie krótkiego Zooma. Pamiętaj też, że na stronie SimFM jest kilka poradników, instrukcji, jak założyć konto w sklepie FM World, jak wypełnić wniosek, czyli podpisać umowę o nowy numer, czy tak samo o przeniesienie numeru. No i tym sposobem dotarliśmy do końca tego filmu. W tym miejscu chciałbym Cię poprosić o subskrypcję, o łapkę w górę pod tym filmem i jeszcze oczywiście możesz zadać jakieś dodatkowe pytania w komentarzach tego filmu. W poprzednim filmie mówiłem o trochę innych kwotach, z tego względu, że tam mówiłem o rocznym korzystaniu z telefonu komórkowego, a tutaj wziąłem cały okres umowy, czyli korzystanie z telefonu przez 24 miesiące, czyli cały okres umowy.